Kolektor praktycznie ukończony. Tu jeszcze muszę to mlistwo obciąć. Przed chwilą całość pomalowałem. To wszystko jeszcze jest świeże, stygnie. Tu jest wentylator. Zaraz przyświecę. Momencik, momencik, odłożymy. Świecę latarką, bo nie będzie widać. Tu jest jeden wentylator plus rozetka na tą rurę FI80. Tu jest drugi wentylator. Widać, widać. No, przewody plusowy, minusowy. Tu to samo. Razem będą połączone, z tym, że jeden wentylator jest zasysający, a drugi wypychający ciepłe powietrze. Po prostu są odwrócone. Jeden jest w tą stronę ustawiony, drugi jest odwrotnie. I to wszystko. Jedną rurę już tu mam włożoną, borokrzemową. Tak tylko na próbę. W sumie można powiedzieć, że konstrukcyjnie zakończone, tylko poczekam, aż to wszystko wyschnie. Wtedy zamontuję resztę tych rur. A na razie wygląda to tak. I zobaczymy, jak to się sprawdzi. Pierwotnie miałem na zakończenie rury wypuścić siatkę miedzianą, czyli ta siatka miała biec w środku w formie takiej rurki i wychodzić tu na zewnątrz, żeby zbierało ciepłe powietrze, które po prostu z tej rury zostanie przeniesione na właśnie tą siatkę miedzianą, ale jak na razie zrezygnowałem. Zobaczę. O, jeszcze mi się wentylator przewłącza. Stop. Zobaczę, jak będzie działało bez siatki. Czy będzie w ogóle działało. Jeżeli nie będzie działało bez siatki, to tak czy inaczej tej siatki nie założę. Wtedy założę rurki, czyli będzie taki jedna rura główna połączona kolankami i wtedy tą rurę miedzianą wpuszczę w środek. Będzie podłączone pod wentylator, czyli od wentylatora, który będzie zasysał zimne powietrze, będzie wpychane w pojedynczą każdą rurę. I tak, tu będzie wpychane. Nie do końca będzie ta rura. I ten już będzie z powrotem wypychane wewnątrz rury, na zewnątrz. I wyjście wtłaczane ponownie do pomieszczenia, ale już ogrzane powietrze. Tam już miałem takiego typu uwagi na kanale, że co tak się gurzę z tym kolektorem, co tak długo ci schodzi. No musicie mi wybaczyć, ale oprócz tego, że robię te filmiki, to normalnie jeszcze pracuję na etacie. Czyli normalnie pracuję po 8 godzin. Do tego prowadzę działalność gospodarczą, więc czasem jest trudno tak znaleźć czas, żeby wszystko zrobić naraz. No ale bądź co bądź, powoli to jakoś już kończę, można powiedzieć, bo konstrukcyjnie już jest niby zrobione. Teraz w sumie wystarczy wywiercić otwory w ścianie, całość zamontować, poczekać na taką piękną pogodę, jak jest dziś. I można wtedy przeprowadzać próby. A w międzyczasie, zanim mi to wyschnie, cała konstrukcja, to zrobiłem taki mały eksperyment. Postawiłem tu jedną rurę, wlałem wodę. O kurne, już jest gorąca. Parę minut temu wlałem. Nie wiem, tam gdzieś około litra wody wchodzi do tej rury. Jest teraz przed 15. Parę minut temu dosłownie, aż zaskoczony jestem. Jest przed 15. Słońce ładnie świeci, ale w sumie już no może za godzinę to zajdzie. Zobaczymy, jak przy takim natężeniu słońca, do jakiej temperatury się zagrzeje ta woda. Dobrze, nie będę czekał nie wiadomo ile. Rura się nagrzewa gdzieś około 10 minut. To jak wspominałem, już słońce zachodzi, bo jest zaraz 15. Mam niestety tylko taki termometr skalą do 50 tam paru stopni. Pokojowy, nie mam takiego, żeby zmierzyć to tak jak się powinno. No ale zobaczymy na takim zwykłym termometrze. O, i patrzcie, jak gwałtownie rośnie. Dobra, wyciągnę, bo mi pęknie.
Dobra. No, tak jak było widać, do ponad 50 stopni. No, teraz spada już temperatura. Wiem na pewno, że jeśli by było ustawione na dłuższy czas, to woda po prostu się w środku zagotuje. Bo już widziałem filmy, gdzie ludzie przeprowadzali takie eksperymenty i to w trakcie mrozów w środku zimy. Woda wystawiona po prostu na, no można powiedzieć, na śniegu wystawiona w kierunku słońca i po prostu doprowadza rura ta borokrzemowa do wrzenia wody. Stali widzowie wiedzą, że mam jeszcze kolektor wodny, a w sumie to jest ciśnieniowy podgrzewacz wody, też na działa na zasadzie tych rur borokrzemowych. Trochę przybliżę, o, tak wygląda. No i dziś mamy, no można powiedzieć, połowę lutego. Co prawda śniegu nie ma, ale temperatura jest w granicach 5 stopni Celsjusza. I zobaczymy, jak nagrzało. No i to jest temperatura 40 stopni. Myślę, że nieźle. Jak na luty. A jak grzeje stary kolektor? No wiatraczek kręci aż miło. Samoczynnie się załącza, gdy czujnik wykryje temperaturę 35 stopni, oczywiście na plusie. No i sobie kręci. O, mój paluch widać w obiektywie. A zobaczymy, jaka jest temperatura na kolektorze. Słońce ładne, troszeczkę wiatr wieje, ale niebo, można powiedzieć, prawie bezchmurne. No i zobaczymy, ile tutaj jest. No i mamy 60 stopni. Także całkiem nieźle. Oby tego słońca było więcej. Bo w tym roku to wyjątkowo mało.